Jak widać po takich filmach jak chociażby 2012 czy Pojutrze albo San Andreas, moda na filmy katastroficzne powraca. Któż z nas nie chciał mieszkać na Karaibach, na przykład na takiej wyspie jak Santa Lucia? Ja bym chciał, ponieważ tam też mnie oglądacie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś może uda się Was odwiedzić. San Andreas, czyli film katastroficzny w najlepszym wydaniu. Dwayne Johnson gra strażaka. Normalna rzecz, prawda, ciach, pożary, wszystko, ale okazuje się, że nie tylko, ponieważ strażacy nie tylko takie rzeczy robią. Uwalniają ludzi z jakichś tam szczelin w górach i w ogóle. No i to się okazuje pewnego dnia się okazuje, że uskok San Andreas rusza się. Będą ruchy tektoniczne i naprawdę od Los Angeles aż po San Francisco będzie jedna wielka rozpierducha. I tak, jego córka jest Los Angeles, żona San Francisco, albo na odwrót. Nie ma znaczenia, no i trzeba uratować jedną i drugą. Tyle, dziękuję bardzo, koniec fabuły. Film zaczyna się naprawdę z górnego C. Jest świetnie, rewelacyjnie, tym bardziej, że pojawia się jeden z młodych bohaterów serialu Arrow. Serialu, który mi się nawet w miarę podoba, więc jest fajnie. Epizod tylko, ale jest dobrze. I dziękuję bardzo. I to byłby naprawdę szczyt filmu. Efekty specjalne, wow. Super, świetnie, nie można nic powiedzieć. Naprawdę, zrobione to jest świetnie, rewelacyjne. Efekty specjalne, scenografia, dźwięk, to jest dograne po prostu. Vegeta, Podrawka, super, dobrze. Naprawdę, ten aspekt tego filmu nie zawiódł w żadnym momencie. Dwayne Johnson? No oczywiście, że nie. On jest facetem do takich filmów stworzony. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, był taki film Welcome to the Jungle, gdzie Dwayne Johnson wchodził do klubu, Arnold wychodził z klubu, przybił mu piątkę, powiedział good luck, czy coś takiego. Tak, zamienili się pokoleniami i teraz Johnson w takich filmach się sprawdza, naprawdę. To, że wrzucił coś nowego, dodał swoją cegiełkę do Szybkich i Wściekłych, to jest oczywiście prawdą. To, że gdzieś się nie pojawi, to wow, coś jest, coś się dzieje. I podobnie z tym filmem. Johnson jest świetny. Ale ten film to tylko i wyłącznie efekty specjalne. Fabuła nie porywa w żaden sposób. Dupki w tym filmie są przewidywalne aż nadto, naprawdę. Jeżeli pojawia się jeden, to już wiemy dokładnie co, gdzie, jak się skończy. Ale okej, w porządku. To nie jest Shakespeare, to nie jest Woody Allen. Tak jest kino akcji. Co mi się również nie podoba, to patos. Amerykanie to kochają, naprawdę. Pamiętacie na przykład Pojutrze, flaga amerykańska zamarza. Co tam jeszcze na przykład było? O, patriota z Melem Gibsonem. Ciach, bierze tą flagę na końcu i prowadzi. Tutaj tak samo jest, oczywiście flaga amerykańska postrzępiona. Damy radę w ogóle. Podnosi nas. I tak, to jest. Clint Eastwood niestety też nie ustrzegł się w swoim jednym i drugim filmie, czyli Flagi naszych ojców i Listy z Iwo Jimy. Też tam to niestety było. Ale pomimo to, film jest fajny, jest ciekawy. Na taki film idziecie do kina, żeby się rozerwać. Tak, to nie idziemy po to, żeby otrzymać jakieś pytania egzystencjalne, żeby utrzymać odpowiedzi na to, co jest po życiu, co jest po śmierci. Nie, nie. Idziemy, oglądamy elegancko luzik. I ten film te założenia wypełnia w 100%. Naprawdę. Kasę pociągnął niesamowitą, bo co prawda, o ile nie ma danych na temat jego budżetu, biorąc pod uwagę, jak to jest film, to obstawiam, że budżet około 100-150 milionów dolarów, ale w kinach jest od 29 maja, a już pyknął 414 milionów dolarów. To jest co? 3 tygodnie i tyle? Okej, ktoś mi zaraz powie, ale Jurassic World walnął 500 milionów w weekend. Tak, ale to jest całkiem inna bajka, całkiem inne kino. Można powiedzieć w porównaniu z Jurassic World, że San Andreas to jest kino niszowe. Naprawdę, bo inne budżety, inna historia. Tym bardziej San Andreas to jest pierwsza część, a tam już pamiętamy, że były wcześniej trzy parki jurajskie, także to jest całkiem inna brocha. Tak czy siak, patrzę na listę, 6 na 10 daję. Daję 6 na 10, bo jak mówię, poza efektami specjalnymi i odrobiną akcji, aż mnóstwem akcji, nie dzieje się nic. No jest tak, obejrzałem, fajnie, już w tym momencie nawet zapomniałem, bo jak widzieliśmy, musiałem popatrzeć na to i jaka ocena. To jest taki film, że wychodzimy z kina, zapominamy i dziękuję bardzo. Ale te 2 godziny spełni swoje zadanie i będziemy mogli się wyluzować.
Potem wychodzimy, głowa pusta, czysta, nie trzeba się o tym, że szef w pracy to jest kawał skurczybyka, że jeszcze musimy pociągnąć nadgodzinę, a przy okazji jeszcze nam za to nikt nie zapłaci, bo musimy dojechać na własny koszt paliwa. Tyle i tyle, nikt nie pogrywa. Dobra, nieważne o co chodzi. Do czego jest podobne? Niemalże identyczny schemat, jak właśnie rzeczony już 2012, jak wspomniany film Ronalda Emmericha Pojutrze. I na koniec szybkie pytanie, który film z Rockiem, przepraszam, z Dwayne'em Johnsonem, bo już nie używa swojego pseudonimu z zapasów, lubicie najbardziej? Czy jest to właśnie ten? Czy wolicie go w Szybkich i Wściekłych? Czy wolicie go na przykład na wesoło, na przykład chociażby w filmie Be Cool? Czy podoba wam się go, jego występ w roli czarnego charakteru w filmie Andrzeja Bartkowiaka Doom? Cokolwiek by to nie było, piszcie jak zawsze pod recenzją, a ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Będą 4 pozostałe filmy, obejrzyjcie je i widzimy się już niedługo. Cześć! I don't know.